Bądź mądrzejszy od króla. Koniec jest bliski. Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Zatem tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jaino. Już go nie ma. Wybacz, że podsłuchiwałam, mistrzu, ale... Twoja dociekliwość nieraz przyniosła mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krainach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? To całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Dobrze, mistrzu. Zrobię, co w mojej mocy. Nie wątpię, moje dziecko. Bywaj. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno. Jaina zwykle trochę się spóźnia. Musimy jej pomóc! Poczekaj, kapitanie. Poradzi sobie. Panowie, oto panna Jaina Proudmoore, agentka specjalna Kirin Toru i jedna z najzdolniejszych czarodziejek w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z wprawy. Dobrze cię znowu widzieć, Jaino. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła się rozprzestrzeniać od północy. Powinniśmy udać się do wiosek przy królewskim szlaku. Zajmę się tym. Jak najbardziej. Za mojego ojca, króla! Mądry. Na honor. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Książę, most na rzece jest chyba w złym stanie. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Miłościwy panie! I ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Jak najbardziej. Wyrżnąć wszystkich! Bandyci! Uciekajcie! Splądrować miasto! Pomocy! Zdrajca światłości!
Za mojego ojca, króla! Nic cię już nie uratuje! Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Panie, niedaleko jest starożytne święte źródło. Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. Tak, to się nam może przydać. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Plugawy nędznik. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Tarcza przy tarczy! Bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczę cię szybko! Na honor! Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Ludzi z wioski ogarnął obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dowiemy się, kto za tym stoi. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Zdrajca, to pewnie miejsce, o którym mówił starzec. Kto skosztuje tych świętych wód, zostanie uzdrowiony. Na honor.
Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Wygląda, jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach widnieje pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Brzydzę się przed mocą. Brzmi ciekawie. Za mojego ojca, króla! To ciekawe. Mogę pomóc. Jaki mamy plan? Nie jestem wojowniczką. Pragnę jedynie zgłębiać tajemną wiedzę. Prądy magii są bardzo silne. Modlę się, by mój ojciec był bezpieczny. Sprawy przybierają nieco dziwny obrót. Próbuję się skoncentrować. Mogę pomóc. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Zdrajca światłości. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Witajcie. Jesteśmy kapłanami z Keltalas. Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Na północnym krańcu tej wioski znajduje się spichlerz. Prawdopodobnie można znaleźć ślady zarazy również tam. Sprawdzimy to. Słucham uważnie. Ktoś jest ranny? Co ci dolega? Skalpel! Tampon! Różdżka! W światłości jest pokój i ukojenie. Defibrylacja! Jak zobaczysz długi tunel, to idź w stronę światła. Zostałem wybrany przez wielką, żelazną dłoń z nieba. Skutki niepożądane obejmują suchość w ustach, zawroty głowy, mdłości, zatrzymanie wody, bolesne swędzenie końcowego otworu przewodu pokarmowego, halucynacje, demencję, psychozę, śpiączkę, śmierć i cuchnący oddech. Magia nie jest dla każdego. Przed użyciem zasięgnij rady lekarza. Słucham uważnie. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Do czego wy u diabła strzelacie? Chcemy wybić te piarłońskie szkielety, panie! Cała wioska się od nich roi! Przydałaby nam się pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Bierzemy się do walki! Lugawy nędznik! Mądry plan.
Nic cię już nie uratuje. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak najbardziej. Mądry plan. Zajmę się tym. Brzmi nieźle. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Bracia, zostaliśmy zdemaskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybaczcie, chętnie bym został i z wami pogawędził, ale obowiązki wzywają. Ten stwór wygląda, jakby go zszyto z kilku trupów. Przyjrzysz mu się, jak już go zabijemy, zgoda? Brzmi ciekawie. Zniszczyć ten magazyn. Już! Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Co to było? I kim był ten czarownik w ciemnych szatach? Podejrzewam, że to nekromanta. Najpewniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za tę zarazę. Założę się, że znajdziemy go w Andorhalu. Podobnie jak odpowiedzi na większość naszych pytań.